Cześć, ja jestem Anjon i dzisiaj też otworzę razem z Wami trochę szardów. I chociaż zdania nie zmieniłem, fuzji dalej nie robię, to jest kilka powodów, dla których podjąłem taką decyzję. Między innymi są to nagrody, które tutaj zaproponowane są w Champion Chase Tournament, a konkretnie interesuje mnie ta legendarna książka, która jest na poziomie 3650 punktów. Oprócz tego mamy pryzmowe szardy, jeden który można było wygrać w turnieju Sand Devila, a jeden który dostaliśmy od Plarium w prezencie. A propos prezentów, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że razem z tym pryzmowym szardem dostaliśmy zupełnie za darmo 200 dodatkowych miejsc w rezerw Wolcie. To akurat dla mnie było bardzo pożyteczne, bo wrzuciłem tam wszystkie te voidrarki z ostatniego otwierania. Jak widzicie, każdą z nich wylewelowałem do 15 poziomu w tawernie, używając na nich dwa browary. Co przy okazji sprawiło, że w champion training evencie mam już 1 trzecią punktów potrzebnych do kolejnej legendarnej książki. Jeśli dodam, że dzisiejszy Klanbos był dla mnie bardzo łaskawy i rzucił jeszcze dwie legendarne książki, to mam już prawie ich komplet, żeby wymaksować skille Little Miss Annie. I zabawne jest to, że jak na kogoś, kto nie robi fuzji, zrobię całkiem sporo eventów, które są do niej potrzebne. Także zacznijmy od tych dwóch prismowych szardów, które i tak otworzyłyby się automatycznie, ale pula czempionów, która jest dostępna tutaj, jest bardzo, bardzo ciekawa. Kilkoro z nich już mam, to znaczy Rotosa, Ankorę czy Kalvalaxa, jednak nie obraziłbym się za ich duplikat, a pozostali również są bardzo ciekawi. Zwłaszcza chciałbym dostać Morigain, która przydałaby mi się do walki z Amusem w Sintranos. Ale każdy z pozostałych, czy to Hefrak, czy Daches, czy Helikat, również będzie mile widziany na moim koncie. Z epików najbardziej chciałbym Whisper do Empowermentu, ale każda z pozostałych też jest w jakimś stopniu użyteczna. Choćby na Sintranus. Także nie przedłużając, zobaczmy. Zawsze to będą dodatkowe punkty, nawet jeśli to będzie epic, a prawdopodobnie to będą epiki. I właśnie mamy Miss Create Monstera jako pierwszego epika. I spróbujmy. Drugi shard. Poprzednio otwierałem 5 i to były 5 epików. Tutaj nic się nie zmieniło w tym temacie, ale 500 punktów do Champion Chase jest. Pozostaje mi otworzyć nieco Ancient Shardów. Mamy dzisiaj podwójne szanse na wylosowanie epików i legend z Ancient Shardów, a także świetnego czempiona na podkręconych szansach. I wiem, to w dalszym ciągu są nikłe szanse na wylosowanie tego Faction Unity czempiona z Demon Spawn, ale to są czempioni, których. W normalnym trybie nie mamy szansy wylosować, tylko w czasie trwania takich eventów. A widziałem jego testy, jest niesamowity. Także jeśli komuś z Was się poszczęści i go dostanie, to gratuluję. Życzę Wam w tym powodzenia. Ja raczej mam nikłe szanse, jestem bardzo daleko od Mercy. Otwierając te szardy, będę też kontrolował ilość punktów, żeby nie przestrzelić. W tym czasie będę pauzował film, nie będę wam tym zawracał głowy, ale nie chcę zużyć więcej zasobów niż jest to konieczne, żeby zdobyć tą legendarną książkę. Że zaczynamy. Pierwsza dziesiątka miejsce jest. Mam nadzieję, że nie będę musiał zapełnić całego tego miejsca. Podwójne szanse może tu będą. No, legenda! Legenda, na którą czekam już dość długo. No to było, powiem Wam, bardzo szybkie. Z dala od Mersji wylosowana legenda Molly Tankard. Świetna czempionka na Hydrę. Bardzo będzie użyteczna. Ma Revive, ma Provoke. Z pewnością trafi do jednego z moich teamów. Problem jest tylko jeden: będzie musiała poczekać w kolejce na zbudowanie. To, co mówiłem ostatnio, mam dużo fajnych czempionów, a mało zasobów, żeby ich zbudować. Aczkolwiek Moli będzie gdzieś na szczycie tej kolejki. Może nie na samym szczycie, bo tam jest Harima, którą kończę właśnie budować. Prawdopodobnie Little Miss Ani, ale myślę, że Moli będzie trzecia w kolejności. No to było zaskakujące. Zobaczę szybko, ile punktów mi to przyniosło, i już zaraz do Was wracam. Ok, to jest jakieś 1100 punktów, czyli 1 trzecia wszystkich potrzebnych do zdobycia legendarnej książki. Także lecimy. Kolejna dyszka. Liczę tutaj na dużo epików. Nie liczę na legendę, ale wiecie, no, nie obrażę się, jeśli zostanę miło zaskoczony. Jeden epik, ok. Brak zaskoczeń, ale dobra, budujemy punkty. To było jakieś 340 punktów. Spróbuję to liczyć, kontrolować, ale i tak będę musiał pewnie sprawdzać. Zaczęliśmy mocno od epika tym razem. W tej dziesiątce jest drugi epik. Dobra, 580 to jest już jakieś 920 punktów, czyli jeszcze nieco ponad 1000 zostało. Taka jakaś jedna legenda by tutaj załatwiła w tej kolejnej dziesiątce wszystkie potrzebne dla mnie punkty. No ale nie wiem, czy mogę na to liczyć, ale na dużo epików już bym mógł liczyć. No jest ich dobrze, powiedzmy dwa. I teraz prawdopodobnie, jeśli dobrze liczę, ta dyszka powinna załatwić sprawę. Sprawdzę to, oczywiście. No, oczywiście, musiałaby to być dobra dyszka, taka z dużą ilością epików i zanosi się na to. No, ok, może nie jest ich bardzo dużo. Pozwólcie, że sprawdzę, czy będę potrzebował jeszcze coś otwierać i zaraz do Was wrócę. Tak, potrzebuję jeszcze 400 punktów, więc nie będziemy się rozdrabniać. Mógłbym je zdobyć za pomocą Mistery Shardów, ale jak widzicie, mój zapas Mistery Shardów jest na wyczerpaniu. Jakoś nie potrafię ich uskładać zawsze gdzieś. Zawsze gdzieś ich używam, gdzieś mi przeciekają przez palce, więc kolejna dyszka ancientów. Ostatnia już tym razem, co by się nie działo. Nawet jeśli to będą same rerki, twu twu, wypluwam te niecne myśli. Mistrider DIT fajnie, będzie do empowermentu. O, chociaż nie, czekajcie, czekajcie. Mistridera, Ja już zdążyłem empowerować, a później się zorientowałem, że potrzebuję dwóch Mistriderów DIT. Bardzo przydatni są na jednym z trudniejszych stage w SintraNos. Także ten Mistrider DIT z pewnością zostanie zbudowany i będzie używany. Dobra, sprawdźmy w takim razie, jak wygląda sytuacja punktowa. Zostało mi jeszcze 70 Ancientów na później. I w Champion Chase Tournament mam Lego Buka, nawet niewiele przestrzelone, bardzo jeśli chodzi o punkty. Także słuchajcie. Na tym zakończę moje dzisiejsze otwieranie. Zajmę się teraz Champion Trainingiem, w większości w tawernie. A kiedy wystartuje Ice Golem, zostało jeszcze 26 minut, kiedy to nagrywam, również będę go robił, ale to z tego powodu, że w Dungeon Divers mamy jako główną nagrodę prizmowego sharda. Więc tak jak powiedziałem, no, bardzo bym się śmiał, jeśli nie robiąc fuzji, i tak ją przez przypadek zrobię po prostu ze względu na te nagrody, na których mi zależy w eventach. Jeśli tak rzeczywiście się stanie, to powiem wam, że to był chyba masterplan Plarium, żeby nawet tych, którzy nie robią fuzji, zmusić do tego, żeby trochę zasobów zużyli. No ale jak to nie pójść po legendarne książki albo Primal Shardy. Podzielcie się w komentarzach, jak przebiegało Wasze otwieranie, jeśli otwieraliście dzisiaj szardy, ewentualnie jaki jest Wasz plan na fuzję, czy ją robicie, czy chcecie po prostu tak jak ja zdobyć te co ciekawsze nagrody, a na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!